Piotr Wasześcik, witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest burmistrz Nidzicy, pan Jacek Kosmala. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, no, sytuacja za wschodnią granicą no, jest nieciekawa. Problem z uchodźcami jest coraz, coraz wyraźniejszy. Jak Nidzica sobie radzi z przybyszami? To prawda, sytuacja na Ukrainie dotknęła nie tylko to państwa, ale również i nasze. Całą Europę i cały świat. Gmina Nidzica może w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o mieszkańców i o przyjmowanie uchodźców, poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Mamy ponad 300 osób, 240 już uzyskało PESEL, nie ma kolejek. Urzędnicy Urzędu Miejskiego umawiają na godzinę. Nikt nie musi czekać, przychodzi, uzyskuje PESEL i idzie to bardzo sprawnie. Wydajemy więcej tych peselów niż duże miasta. Mieszkańcy przyjęli uchodźców, składają wnioski. Cieszę się, że nasi mieszkańcy to ludzie, którzy mają mnóstwo empatii i solidaryzmu. Tym ludziom trzeba pomóc, to jest nasz obowiązek. Utworzyliśmy punkt zbiórki: zbieramy odzież, zbieramy śpiwory. Wszystkie materiały opatrunkowe, leki, jak również żywność. Przyłączyły się do tego sąsiednie państwa. Mamy przyjaciół z Niemiec, którzy przywieźli kilka busów, różnego rodzaju towarów i rzeczy. Przyłączyło się również bliźniacze miasto Bizanse z Francji, którzy chcą przyjąć uchodźców od nas. Myślę, że jako niedzica stanęliśmy na wysokości zadania i z tym tematem sobie poradziliśmy drugim tematem to są pracownicy. Część firmy zatrudnia panie, które przyjechały z Ukrainy. Najczęściej jest to zawód szwaczki, ale w niektórych firmach budowlanych z kolei ubyło pracowników, są to mężczyźni, którzy pojechali walczyć o swój kraj. Nie poradzimy nic na to, na pewno odbije się to na budownictwie i na transporcie, nie ma kierowców i nie ma pracowników budowlanych. Ale myślę, że wkrótce ten temat zostanie rozwiązany. A otrzymując taki PSL, taki uchodźca, jakie zyskuje przywileje? W zasadzie jest na takich samych zasadach jak obywatel RP. Czy dodatkowe pieniądze w związku z tym będą otrzymywali? Mogą korzystać ze wszystkich świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mogą korzystać z 500. Dzieci możemy zapisywać wtedy do szkoły, otrzymują posiłki, tak jak każde inne dziecko naszej narodowości. Czy te pieniądze wypłacane z budżetu samorządu są w jakimś stopniu refundowane, czy zwracane przez państwo? Nie wszystko jest refundowane. Oczywiście osoby, które przyjęły takie rodziny, mogą liczyć na 40 zł od osoby na dobę. 500 plus to jest po Państwa stronie, natomiast szereg zasiłków jest po stronie gminy. Mamy przyjeżdżają na pewno z dziećmi, a jak poradziliście sobie z edukacją tej młodzieży? Tu muszę pochwalić nasze jednostki oświatowe. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Praktycznie każde dziecko, które zgłasza się do szkoły, jest przyjęte. Wiemy, że nie jest to łatwe ze względu na barierę językową, natomiast mnóstwo nauczycieli w ramach wolontariatu pomagają nam w tym. Centrum Usług Wspólne zorganizowało kilka spotkań, kilka szkoleń. Myślę, że tutaj możemy śmiało powiedzieć, że realizujemy to, co do nas należy, w sposób bardzo dobry. Ta sytuacja na pewno niewątpliwie będzie miała wpływ na gospodarkę. Czy już odczuwacie jakieś problemy, czy zmiany w związku z tym, czy są, pojawiają się nowe obawy? Tak jak wcześniej powiedziałem, brak pracowników budowlanych, brak pracowników drogowych, brak kierowców no niewątpliwie odbije się na gospodarce. Łańcuch dostaw jest zachwiany. Firmy budowlane, mimo że wygrywają przetargi, nie podpisują umów. Ale tutaj bardziej groźną sprawą jest inflacja. Niezwykle wysoka od 2000, od 2000 roku nie było takiej inflacji. I tutaj ceny materiałów sprawiają, że wykonawcy nie chcą podpisywać długoterminowych umów. No a w związku z tym pewnie i też planowane inwestycje będą zagrożone. Tak, to prawda. Już mamy odstąpienie od podpisania umów. To, co liczyliśmy półtorej roku temu, kosztorysy, które były zrobione, w tej chwili nie są adekwatne do rzeczywistości. A proszę przypomnieć, co jest zaplanowane i co jest w trakcie obecnej realizacji? W tej chwili rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę drogi do zakładów pracy, do Kametu Katko. Wykonawca, mimo że złożyło 100 tysięcy wyższą ofertę, nie podpisał umowy, wycofał się. To samo dzieje się w powiecie, gdzie jesteśmy też zainteresowani tymi przetargami z tego względu, że 50% wkładu własnego dokładamy. Wykonawcy odstąpili od realizacji zadań. Trudno. Na rynku jest trudno, ale myślę, że jeszcze chwilę i to się ustabilizuje bo tak jak jeszcze miesiąc temu cena asfaltu rosła z dnia na dzień, tak teraz te ceny spadają. Jeśli główni gracze na rynku, krajowa dyrekcja dróg krajowych i autostrad nie będzie realizowała potężnych inwestycji, to ci duzi wykonawcy będą musieli przejść na, na, na mniejsze. Firma Strabag wystartowała przetargu na trzy ulice, gdzie do tej pory nie była zainteresowana takimi zadaniami. Mam nadzieję, że mimo tej trudnej sytuacji część inwestycji zrealizujemy. Najbardziej boję się o inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną z miejscowości Łysakowo do miejscowości Rozdroże. Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa kolektora ściekowego od miejscowości Pawliki przez Kanigowo do oczyszczalni. Mamy przeznaczone na to 14 milionów, a kosztorysy... No, niestety yy, idą w górę. Zobaczymy po rozstrzygnięciu przetargu, na, na jakim poziomie się zamkniemy. Chciałbym jeszcze wrócić do oświaty, bo z tego co mi wiadomo, cofnięto Wam subwencje na naukę języka niemieckiego. I w związku z tym to też trochę chyba wpłynie na, na sytuację. i Czy nie będziecie zmuszeni na przykład zamknąć jakiejś szkoły, żeby obniżyć koszty? Yy, tak, takie głosy były. Że w związku z tym, że ta subwencja jest pomieszona o dosyć dużą kwotę ponad 500 tysięcy z czego 480 to właśnie ze względu na nauczanie języka mniejszości niemieckiej będziemy zmuszeni zamknąć jedną z placówek oświatowych po konsultacjach z radnymi, po analizach tutaj muszę pochwalić Centrum usług wspólnych, gdzie pani dyrektor zrobiła wszystko z dyrektorami jednostek, żeby. Ekonomicznie podejść do, do gospodarki. E, niestety y, ma to pewien wpływ, ale nie tak duży, żebyśmy musieli zamykać jednostki o, oświatowe. E, wszystko, to, co do nas należy, zostanie zrealizowane. Ewentualnie zrezygnujemy z rzeczy, które powinny być, a nie muszą być. A jak odbieracie te zamieszanie ze zmianami podatkowymi i wprowadzaniem tego Polskiego Ładu, o którym już przestaje się w zasadzie mówić? Jest to ogromne zamieszanie. Mam nadzieję, że zostanie to naprawione. Zresztą nie tylko ja, pan redaktor, ale wszyscy wiemy, że księgowi w naszym kraju wyrwali sobie włosy. Największe umysły księgowe nie wiedziały, jak sobie z tym poradzić. No, przełknęliśmy tę żabę. Dla nas wygląda to w ten sposób. Mniejsze dochody bieżące, prawie o 4 miliony. Rekompensaty w ubiegłym roku dostaliśmy w postaci 2 milionów 400, w tym roku nie otrzymaliśmy rekompensaty. Za to więcej pieniędzy na inwestycje, bo 12 milionów 500 tysięcy to milica nigdy nie dostała tak dużego dofinansowania. Jak podcenia Pan obecną sytuację samorządów w ogóle? Bo mamy tutaj do czynienia z wieloma zmiennymi. Jesteśmy, nie jesteśmy w stanie w ogóle wszystkiego przewidzieć. To prawda. Sytuacja samorządów jest trudna. Nie wiemy, ile będzie kosztował prąd w przyszłym miesiącu. Nie wiemy, ile będzie kosztował gaz, ciepło. Wojna na Ukrainie odbiła się bardzo negatywnie, jeśli chodzi o ceny. Surowców i, i, i paliw. Już dziś wszyscy, którzy mają podpisane umowy na jakiekolwiek dostawy, aneksują. Będziemy musieli z tym się borykać. Na szczęście, gmina Nidzica jest przygotowana z pewnym marginesem środków na pewne wahnięcia i myślę, że sobie poradzimy. Poza tym, wychodziliśmy z nie takich opresji. Mam mądrą radę, mam mądrych pracowników, dobrych dyrektorów jednostek. Siadamy wspólnie, debatujemy i znajdujemy rozwiązania. Jesteście członkiem miast, Stowarzyszenia Miast Citaslow. W zeszłym tygodniu obchodzona była 15, 15. rocznica w zasadzie polskich, polskiego stowarzyszenia Citaslow. Jak te, może Pan ocenić to uczestnictwo? Czy warto było? Zdecydowanie warto, to jest bardzo dobra sieć, mnóstwo wspaniałych ludzi, wymiana doświadczeń, przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla nas w pewnych obszarach, ale i środki za tym idące. Nidzica skorzystała z ogromnych środków, około 15 milionów. W nowym rozdaniu też liczymy na podobne środki, mamy już wyznaczone zadania, które chcemy zrobić. Projektowym zadaniem jest kino, wszyscy mieszkańcy czekają na tą modernizację tego obiektu. Mamy projekt termomodernizacji do budowy rampy dla niepełnosprawnych, budowa toalet, ale również w tej chwili kończymy projektowanie sali kinowej z nowoczesnym nagłośnieniem, tak żeby ta sala kinowa spełniała też dużo innych funkcji, liczymy na koncerty, i na to, że nasze dzieci i młodzież będą mogły szlifować swoje talenty na scenie właśnie kina. Zbliżają się święta wielkanocne. Zorganizujecie, jak co roku, jarmark? Będziecie zbierali fundusze dla marysi. Tak. No, smutna informacja, że tata tej dziewczynki zginął tragicznie. Był jedynym żywicielem rodziny. Dziewczynka choruje na nowotwór. Tutaj bardzo proszę wszystkich mieszkańców, żeby przybyli na ten jarmark, podzielili się z tą, tą dziewczynką z swoimi, może nie dochodami tak, ale żeby dołożyli cegiełkę na jej leczenie i rehabilitację. Wszystkie jednostki oświatowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nidzicki Ośrodek Kultury, spółki podległe burmistrzowi, Biblioteka nidzicka, Centrum Usług Wspólnych dołączyły się do tej akcji. Widziałem już piękno, znów, proszę mi uwierzyć, przepiękne, przygotowane przez nauczycielki i ucznie, przez uczniów, i przez, przez przedszkolaków. One będą wystawione do sprzedaży, będą ciasta upieczone przez panie kucharki z naszych jednostek. Będą występy, tu też włączają się nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy. Mamy uzdolnionych, uzdolnioną młodzież, która będzie śpiewała i grała. Myślę, że będzie sympatycznie, a przy tej okazji, właśnie jak zawsze, zbieramy, zbieramy środki. To też jednoczy i scala naszych mieszkańców. To też po pandemii pozwala wyjść na ulice wyjść na plac wolności, który jest stworzony do tego typu organizacji, organizowania imprez. Ja też tam będę zapraszam pana redaktora. Będziemy mieli się czym pochwalić na pewno. Tym bardziej, że to jest taka inicjatywa od Wszystkie w zasadzie jednostki, placówki oświatowe włączyły się nie tylko w tą akcję, ale przy tej kryzysowej, nazwijmy to, sytuacji odczuwać, można odczuć, że ta integracja jest głębsza. Tak, to prawda. Zawsze mogę liczyć na moje przedszkola, szkoły, bibliotekę, NOK, MOSIR. Yy, nigdy nie, nie, nie odmówili pomocy też potrzebującym. Pamięta pan redaktor, że nawet w trudnych w miesiącach pandemii organizowaliśmy drive-thru, gdzie mieszkańcy przyjeżdżali samochodami i wrzucali do puszek. To są ogromne sumy, które zebraliśmy. Moi koledzy, burmistrzowie, wójtowie z innych miejscowości byli pełni podziwu, że w czasie pandemii można zebrać tak duże środki na leczenie dzieci. Jeszcze zauważyłem, że uruchomiliście chyba jako jedni z pierwszych w naszym regionie bezpłatny sklep dla uchodźców. Jak on funkcjonuje? Tak, w Nidzickim Klasztorku. Hmm, wolontariusze, harcerze, Młodzieżowa Rada... Miasta, jak również pracownicy jednostek posortowali, przygotowali, poukładali odzież, którą przekazali mieszkańcy Nidzicy, ale również mieszkańcy Burthausen z Niemiec. I ta odzież jest do wzięcia za darmo. My nie chcemy, żeby ona zalegała nam w magazynach, chcemy po prostu, żeby ona służyła. Jeśli ktoś przekazał, to właśnie po to, żeby ktoś inny to nosił i miał z tego użytek. Wiem, że część Ukraińców przyjechała z jedną torbą. Wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne i proszę mi uwierzyć, że mieszkańcy reagują na apele, jeśli potrzebowaliśmy leki, dostaliśmy leki, jeśli trzeba było śpiwory, bardzo dużą ilość śpiworów, koców, materacy przekazaliśmy dla Pana Starosty, który organizuje w Jagarzewie kolejny punkt przyjęcia uchodźców. Nidzica pod tym względem wyróżnia się. Panie burmistrzu, a jak w tej retoryce sobie radzą mieszkańcy i czy mają poczucie bezpieczeństwa? Zapewne jest im trudno. Część mieszkańców przyjmuje uchodźców z otwartymi rękoma i oczywiście mając tę empatię w sercu. Inni mają obawy: boją się, że może zabraknąć środków dla nich, boją się, że może zabraknąć innych rzeczy, że, że Ukraińcy zajmą im miejsca pracy. Tu chciałbym uspokoić, miejsc pracy starczy dla wszystkich, środków starczy dla wszystkich, tu nie ma zasady, że jeśli damy dla obywatela Ukrainy cokolwiek, to zabierzemy naszemu mieszkańcowi. Nie, to tak nie działa. I poczucie bezpieczeństwa militarnego. Nie chciałbym tutaj się wypowiadać, nie, nie jestem specjalistą, natomiast rozmawiając z ludźmi słyszę, że mają obawy, tak, jeśli kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od granicy wybuchają bomby, no to wtedy rzeczywiście to poczucie bezpieczeństwa spada do minimum. Powiem, że wszystkie grupy wiekowe włączyły się w akcję pomocy i od przedszkola do seniora każdy wie, co ma robić. To też jest niezwykle ważne, dlatego że nie ma chaosu. Udało nam się zapanować nad tym. Wspólnoty katolickie włączyły się. Ksiądz ewangelicko, ewangelicki włączył się do, do akcji. Także naprawdę, Nidzica myślę, że w takich sytuacjach staje na wysokości zadań i możemy być przykładem dla innych. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był burmistrz Nidzicy, pan Jacek Kosmana.